Pielęgniarka się przebrała. Ja nie pozwolę tak sobie pluć w twarz. Rozpoczęła się drama, największa drama w internecie, jaką widzieliście. Od dzisiaj Dave to mój największy wróg. Współpracujemy ze sobą od ponad roku i przez cały rok nie było z nim żadnych problemów. Aż do dzisiaj. Nagle zaczął mnie oskarżać na Instagramie o to, że niby nie powiedziałem mu, że będzie padać, a padało. Prawda jest taka, że takiej sytuacji w ogóle nie było, a cała spina jest o to, że oszukał mnie i wmówił mi, że łańcuch, który ma, kosztuje dużo, a kosztował mało. Jestem w tym wszystkim najbardziej poszkodowany, a dodatkowo na dzisiejszym odcinku wmówił wam, że nie zdałem matury z matematyki, a zdałem. Na 33% co prawda, ale zdałem. A żeby było mało, dzisiaj jak wszedłem na Palionowo, zobaczyłem, że cały mój domek od środka jest zalany wodą. Sprawdziłem sobie, kto to zrobił. No i jak się pewnie spodziewacie, był to Dave. Zalał mi cały domek. Postanowiłem, że tego tak nie mogę zostawić i odwdzięczę się tak jak należy. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, ponieważ każda łapka w górę sprawia, że jest mocniejszy prank w następnym odcinku na Dave'ie. Więc warto zostawić. I zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej odcinków. Ja nie przedłużam. Intro. Dobra, halo widzowie, ja wiem, że ja taki bardzo poważny klimat zrobiłem, ale trzeba było, bo nie pozwolę, żeby ktoś taki jak Dave tak bardzo pluł mi w twarz swoimi poczynaniami. Ja już wam pokazuję, co on zrobił, Jesteśmy w Minecrafcie, jesteśmy przed moim domkiem, moim pięknym domkiem, który pięknie wygląda. Jak widzicie, tam już coś spływa. Ja osobiście wewnętrznie umieram wewnętrznie, ponieważ nie spodziewałem się, że ktoś taki jak Dave coś takiego zrobi. Patrz, otwieram drzwi, cały domek zalany, wszędzie woda, tu woda, ja, przecież ja to będę wyciągał, wieki to będę wyciągał, ja nawet nie wiem jak to, gąbką najlepiej, ale ja nie mam gąbki, więc chyba najlepiej będzie gdzieś pójść w podróż po gąbkę, no dobra, pójdziemy w podróż po gąbkę, ale dlaczego on mi to zrobił? Dlaczego mi zalał cały domek wodą? Ja przecież, nie wiem, widzicie, nawet z tyłu moje lampy są wściekłe, wszystko jest na czerwono, ponieważ nie pozwolę, żeby tak pluć mi w twarz, więc wyruszamy w podróż, szukamy gąbek, żeby to wszystko się pozbyć tej wody, bo to wygląda tragicznie, nie mogę wejść w ogóle do domku, muszę pływać po domku, kto to widział? Więc słuchajcie, ja nie wiem, ile mi zajmie szukanie tego, nie wiem, czy wiecie, jak zdobyć gąbkę. Żeby zdobyć gąbkę, trzeba zabić tego, taką rybę, w tym takim podwodnym, jakby w takiej podwodnej fortecy, więc idziemy szukać tą podwodną fortecę, jak ją znajdę, no to wracam z odcinkiem, więc robimy szybkie cięcie. Mamy to, widzowie! Boże, ile ja płynąłem, to jest tragedia. Ale dobra, mamy w końcu ten, to się nazywa monument, chyba zawodowo. Mamy tą podwodną fortecę, w której mam nadzieję, że znajdziemy te ryby, żeby móc je pokonać. I jakie zdobędzie, tam w ogóle statki też są. Ja z tego co wiem, tylko w ten sposób da się zdobyć gąbkę, chociaż nigdy, przyznam szczerze, nie zdobyłem gąbki w Minecraft, nigdy. Więc nie wiem, jak to wyjdzie, wiem, że trzeba zabić jakąś rybę, czy nam to wyjdzie, totalnie nie mam zielonego pojęcia. Ale postaramy się na pewno. Ja też, o kurczę, my nie mamy w ogóle drzwi. Starczy nam na drzwi. Nie ma tych ryb tutaj na szczęście. Nie wiem dlaczego, ale okej, w sumie nie będę narzekał. Dlaczego miałbym narzekać? Postawmy tutaj to. W ten sposób będziemy mogli nabierać ciągle tlen, będąc pod wodą, więc to jest najlepszy sposób na to. Dobra, ta ryba gdzieś powinna być w tym miejscu, więc ja bym się tu wkopał gdzieś może. Więc zróbmy coś takiego i wkopmy się tutaj. Weźmy sobie może też w drugą rękę. Gąbka! Co? To tak się da zdobyć gąbkę, że one tutaj są? Po prostu? Ile gąbek? Dobra, to my normalnie to bierzemy. Dobra, bierzemy te gąbki. Ja nie spodziewałem się, że to tak łatwo będzie. Myślałem, że będzie trzeba zabić tę rybę. A tutaj normalnie gąbki na mnie czekają. No co jest grane? Dobra, no rozwal to proszę. Dobra, rozwaliłeś to. Okej, świetnie. Postawmy tutaj drzwi i lecimy z tym koksem. Bierzemy wszystkie te gąbki. Przecież gąbki to jest taki rarytas, że ja nie mogę. Ej, dobra, no to będziemy mieli gąbki, to w takim razie pranku Dave'a. No, Dave, słuchaj, bo na pewno to obejrzysz. Więc zapamiętaj sobie te słowa, co do ciebie teraz mówię. Kiepskie pranki robisz, jesteś totalnie średni w te klocki. Ja tu sobie zamruję, że tu mi nic nie wpłynęło. I twoje pranki naprawiam w sekundę. Tak o, widzisz, mam gąbki. Zaraz sobie wysuszę całą chatę sobie wysuszę. A ty co? Zaraz zobaczysz, jakiego ja pranka na ciebie przygotowałem, to skiśniesz. Skiśniesz totalnie, bo mojego pranka już się nie będzie dało cofnąć. To już jest definitywny koniec. Więc, ale ja jeszcze nie mówię co. Zostawiam to w tajemnicy póki co. Zbierzmy te gąbki wszystkie stąd, już zostały nam ostatnie 4. Raz, dwa, trzy, cztery. Świetnie, weźmy te drzwi.
i weźmy wszystkie gąbki. Dobra, bierzemy to, przepływamy tutaj. Ile mamy tych gąbek? 32. No przecież to jest mega dużo. Dobra, bierzemy te drzwi i wypływamy stąd, wracamy z powrotem. W ogóle tu się nie zrespiły te ryby. Nie wiem dlaczego, ale nie, ja nie będę narzekał, że się mi to nie przeszkadza totalnie. Więc wracamy z powrotem do domu, więc zrobię znowu cięcie, żeby wam nie pokazywać tego, jak ja strasznie długo jadę do domu, ponieważ to jest kawał drogi, naprawdę, uwierzcie mi, więc cięcie i wracamy, jak już jesteśmy przed moją chatą. Dobra, uwaga, jesteśmy już pod moją chatą. Jak widzicie, wysuszyłem sobie te wszystkie gąbki w piecu tam w moim, ten musiałem tam przepłynąć i wyszedłem przed dom, żeby po prostu od wejścia zacząć suszenie tej mojej chaty, ponieważ totalnie to źle wygląda, ale dobra, stawiamy pierwszą, no i od razu lepiej, tu wysuszamy. Tu proszę wysuszyć, tu jest dobrze, dobra, tu mamy wysuszone, jest dobrze, wszystko wysuszone, świetnie. Ej, ja tu w ogóle miałem dywany! I on mi rozwalił te dywany. No przecież ja nie mam tych dywanów teraz, no ja tyle je zdobywałem. No i widzicie, jak to jest z Dave'em właśnie, że on dywany niszczy nawet. No i dobra, i nie mam tych dywanów, no trudno, no ale weźmy te gąbki z powrotem, włóżmy je tam jeszcze raz do pieca, żeby one się tam, prawda, przepaliły, ponieważ one w ten sposób się suszą. Więc to jest dobre, że w sumie można ich używać kilkakrotnie. Tylko mi się węgiel skończył, no właśnie, skończył mi się węgiel. Mamy tu węgiel jeszcze, dobra. Dajmy tak, niech to się zrobi. Gąbki te to ja sobie odłożę, to się nam przyda, ale tu, żeby nikt ich nie znalazł. I uwaga, przyszła pora na to, żeby wykonać cios ostateczny na Dave'ie. Czyli w tym momencie wykonujemy pranka na nim. Niszczymy coś, co należało do niego, coś, za czym on, mam nadzieję, że będzie tęsknił, żeby go to zabolało po prostu. I ja potrzebuję po prostu jednej niewinnej takiej rzeczy. Tutaj gdzieś powinna ona być, czekajcie, aż ją znajdę. Czy mi się uda znaleźć to? No nie, ale uda mi się to skraftować, okej. Jak widzicie, zapalniczka. Do czego może być potrzebna zapalniczka? No oczywiście do tego, żeby cokolwiek spalić. I ja w tym momencie postanowiłem, że zaczniemy na spokojnie. Nie palmy od razu całej jego domku i tak dalej. Ja wiem, że on wcześniej miał taki domek, z którym na pewno jest połączony sentymentalnie, który na pewno jest dla niego ważny, jest to jego domek na drzewie. Więc najlepsze, co możemy zrobić? Spalić mu dom na drzewie. Spalimy całe to drzewo, całe, żeby go totalnie nie było. No będziemy musieli tylko trochę kontrolować, żeby się nam cały las nie chycił, bo wtedy mój domek też pójdzie z wiórami. Ale nie! Szeryfa też zalał? Jakim on jest wandalem totalnym, jakim on jest totalnym wandalem. No przecież mi jest smutno, że ja w ogóle z taką osobą muszę współpracować na tym serwerze. Mi się to totalnie nie podoba. Palimy to bez żadnych... On tam jeszcze ma pod tym przecież, jak to się nazywa, tam ma magazyn, to też mu wysadzimy. Palimy to wszystko, palimy bez ograniczeń. Niech się chyci, o kurczę, już aż ja zapaliłem z radości. Tu palimy to, palimy, całe to się ma jarać. Wszystko, do widzenia. Ja szybko wrócę sobie na chatę. Pięknie chyciło pięknie, super fajnie. Ja wracam na chatę, idziemy po TNT i wysadzimy mu cały magazyn ten na dole. Pewnie nie zdążył jeszcze itemów przenieść. A jak mu wywalimy to w kosmos, to jeszcze mu to zalejemy lawą i koniec. Skończą się itemy. Nie będzie ich miał, ja nie pozwolę sobie w kaszę dmuchać. Bierzemy szybko TNT, bo mnie zdenerwował i to niesłychanie mnie zdenerwował. Tu mamy oczywiście 8 TNT, zapalary mamy, to po co nam, nic więcej nam nie trzeba. Lecimy, kończymy to. Ja tylko mam nadzieję, że las teraz nie chycił cały, bo jakby las cały chycił, to mamy problem, ale ja muszę jedną rzecz sprawdzić. Jak to wygląda z góry? Czy widać już ten palący się? Pięknie chyciło, pięknie. Tam już na górze, oje, jak chyciło pięknie. Pięknie się żarzy. Pięknie się żarzy, dobra, uwaga, robimy to. Idziemy, patrzcie jak pięknie, cała góra zaraz będzie się jarać. Dobra, ja chcę tylko, wiecie co zrobić? Dostać się tam na górę, zanim to się zacznie, żeby widzieć jak to się, ja chcę widzieć jak to się jara. Ja mam taką potrzebę, dobra, tu. Ała, zabolało. Ale wyjdziemy tu na górę, będziemy widzieć jak się temu tam wszystko, wszyściuteńko pali, wszyściuteńko. To jest najlepszy odcinek na tym kanale dzisiaj, słuchajcie widzowie, palimy mu całą chawirę. Pięknie się pali, pięknie się jara, pięknie. To kowadło spadnie zaraz komuś na łeb. O kurde, cała woda się wylała. No jak przykro, oj jak przykro. To by się przydało też w sumie jakoś zamurować, ale mam to gdzieś póki co. Niech się to zjara całe, chociaż mam wrażenie, że to się przestaje palić. Czemu to się, nie ten, tu na górze pięknie się pali. Dobra, zróbmy sobie taki... Wow, prawie mi się nie udało, to jest nie tak. Dobra, ale wejdźmy sobie w takim razie tutaj tą wodą do góry, skoro się nią da jeszcze wpłynąć. O, jak się pali. Dobra, coś pięknego. Jest, jak się jara. Dobra, jaramy to wszystko. Po kolei. O, nie, ja nie chcę tu spać. Nie.
Jak ja bym teraz zginął, o, tragedia to by była. Tu skrzynka coś ma. No nie, wszystko przeniósł. No niedobrze, niedobrze. Ale to w takim razie, co ja, tu mi się set point ustawił, dobra. Myślałem, że ktoś coś napisał na czacie, jakiś Dayson już zobaczył, że mu tutaj coś palę. Dobra, pięknie, jaramy wszystko ile wlezie. Niech się pięknie żarzy. No tu, to przestało się palić, mi się to nie podoba. Tu niech się wszystko pali, wszystko ciuteńko, ma tego nie być totalnie. Wow, 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 tu też. Czemu to się nie pali? Proszę, niech się pali. Ja nie chcę widzieć tego drzewa tutaj, go tutaj ma nie być. Ta woda tu jest najgorsza, ale ja nie wiem, czy nie zajdę po gąbki, żeby je tutaj, żeby tutaj to wysuszyć całe tymi gąbkami. To by było dobre w sumie. Czekajcie, przedostajmy się. Idziemy tam do niego na magazyn, tam wszystko zniszczymy, totalnie. To kowadło w ogóle spadło, się zniszczyło, no i super. Dobra, jak to tu wygląda? Pięknie, pięknie, cudnie to wygląda, nawet bym powiedział, że wybitnie. Ale się ładnie, pięknie się pali drzewko, pięknie się bali. I co tam, Dave? Jak tam oglądasz? Jest ci smutno? Co? Co? Dobra, o kurczę. A kurde, ale to był dobry troll, ale nie, nie, nie. Nie ma tak. Tu, czy on tutaj ma coś? Dobra, nieważne, bierzemy tak, tu stawiamy. Stawiamy wszystko na dół, niech to po prostu, niech to znika z powierzchni ziemi, ja tego nie chcę widzieć, mam nadzieję, że jak tutaj to chycę, kliknę i ucieknę, to, dobra, uwaga, to jest, wezmę jeszcze to TNT, dam tutaj, żeby na pewno przeszło to dalej, dobra, mam nadzieję, że wszystko wybuchnie, uwaga, 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 uj, szybko uciekamy, 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 poszło, pięknie, pięknie wybucha, pięknie, schodzimy na dół. Cudowny ten magazyn, Dave, cudowny ten magazyn. Tutaj ja miałem tylko takie przejście jedno, ale go i tak nie znajdziesz, bo teraz już go tak muruję i nawet nie wiedziałem, że tam cokolwiek było. Dobra, i co? Piękny magazyn, mi się bardzo podoba, co tutaj pisze. Bo ja, no oczywiście, oczywiście, mamy to gdzieś, co tutaj pisze. Wyrzucamy to wszystko, tu nie chcę takich rzeczy, oszczerstwa, jakieś głupie, dom Dave'a, obleśny. Ja nie chcę na to patrzeć, wychodzę stąd, bo mi tu jest niedobrze. No i widzicie, prank na Dave'ie, myślę, że udany. Wszystko spalone, cała jego chata, mi się podoba, pięknie, możecie napisać, co wy o tym sądzicie. Ponieważ... No, niech się to dopali, ja już nawet na to nie patrzę. Bo już cały las nie chwyci, tutaj to fajnie było oddzielone. Więc mogę być spokojny, więc słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli wam się odcinek spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ja rozpocząłem wojnę, znaczy nie rozpocząłem, Dave rozpoczął wojnę, więc było nie zalewać mojego domku, teraz nie masz swojego domku na drzewie. Ja, to jest tyle z mojej strony, ja wam dziękuję bardzo. Kończę ten odcinek, wkurzony na Dave'a. I ogarnij się, albo odejdź. Do widzenia.